z tej strony Aleksa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie się tyle działo, słuchajcie, ponieważ konie mają najpierw dentystę. To, gdzie jesteś? Potem mają kowala. I jeszcze moja siostra Nikola, którą dobrze znacie, przyjechała na obóz i będzie dzisiaj jeździć z obozowiczami, jutro też. Co to za brzydki koń? Także dzień pełen wrażeń, zapraszam serdecznie do oglądania i zobaczycie, jak wygląda. W ogóle Primka też będzie miała ząbki robione, pierwszy raz w życiu, zobaczymy, jak się zachowa. Zobaczymy, czy już ma ostre krawędzie, czy w ogóle trzeba coś robić. Warto już te zęby sprawdzić. No i koniki po właśnie sedacji, czyli tym głupim Jasiu, nie mogą 2 godziny jeść, no ponieważ wszystko jest spowolnione i mogłyby się siankiem czy paszą zadławić. Także 2 godziny muszą być przywiązane i dopiero za 2 godziny możemy je odwiązać. One i tak są takie, wiecie, jeszcze... Ale na początku filmu wracam jeszcze z tematem, który się co jakiś czas pojawia ponownie. A mianowicie robi się teraz ciepło i tak jak przez zimę był spokój, tak zaczynają się wycieczki do Rio Grande, tylko po to, żeby koniecznie zobaczyć mnie, Matiego i koniki. Mimo że ja już wielokrotnie prosiłam po prostu na filmie i na story na Instagramie, że stajnia nie jest miejscem, w którym robię sobie zdjęcia, spędzam czas z fanami, no prócz obozów, no bo to wiadomo, są obozy, ale jakby stajnia to jest mój czas dla koni, na jazdę, na nagrywanie filmów, robienie zdjęć, na pracę i naprawdę ja nie przyjmuję widzów, fanów, gości w stajni. I jeszcze raz was o to po prostu proszę, żeby mnie nie szukać, żeby nie przyjeżdżać tylko do Rio, żeby nas zobaczyć i zrobić sobie zdjęcie, bo my i tak tego zdjęcia nie zrobimy. Nawet już były osoby, które mówiły, ale my przyjechaliśmy aż z Krakowa, aż z Sopotu, ale kurczę, naprawdę kochani, co z tego, że przyjechaliście nawet z Sopotu, skoro już tyle razy prosiłam, że po prostu, żeby tutaj nie przyjeżdżać tylko po to, żeby nas zobaczyć. Także no zdjęć nie będę sobie z nikim robić, jak ktoś przyjedzie tak sobie o po prostu, żeby nas zobaczyć, bo jak już mówię, że nie będę robić ze wszystkimi, to nie będę robić wyjątków i z jedną osobą sobie robić tego zdjęcia, no bo po prostu nie. No i też były już teraz sytuacje na majówce, że sobie rodzice przyjechali z dziećmi tylko po to, żeby nas zobaczyć. My powiedzieliśmy, że nie zrobimy zdjęcia, to rodzice zaczęli nam robić zdjęcia z ukrycia i naprawdę myślicie, że tego nie widać, że ktoś nam robi zdjęcia z ukrycia, no to jest już naprawdę takie chamskie. Ja nie chcę się chować na terenie mojej stajni, tak? Ja mam się tutaj czuć swobodnie, nie mogę być zdenerwowana, bo ja się potem pół dnia stresuję, że po prostu ktoś za mną chodzi, ktoś mi robi zdjęcia, że jestem obserwowana, to jest naprawdę mega duży stres dla mnie i potem to się przekłada na konie. Także bardzo was proszę, nie przyjeżdżajcie tutaj tylko po to, żeby sobie zrobić z nami zdjęcia i nie śledźcie mnie, nie czajcie się w krzakach, nie róbcie zdjęć z ukrycia, bo to naprawdę widać, a ja się mega niekomfortowo wtedy czuję. Także tak na przyszłość. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość, za zrozumienie. Będzie dużo w tym roku eventów, gdzie po prostu będziecie mogli nas w Rio spotkać. Już pierwszy będzie w czerwcu. Niedługo będzie ogłoszone, będą to zawody hobby horse'owe właśnie w Rio i wtedy jest oficjalny czas, aby spotkać nas w Rio, wtedy jesteśmy dla was, porobić sobie zdjęcia, foty, wtedy jesteśmy cały dzień dla was, od rana do wieczora i robimy z wami wszystko. Filmy, zdjęcia, podpisujemy i tak dalej. To jest oficjalne spotkanie. I będzie właśnie w czerwcu, niedługo się dowiecie szczegółów. I potem będzie też na pewno jeszcze w wakacje i we wrześniu. Ale proszę was, żeby po prostu tak o sobie nie przyjeżdżać. Obojętnie kiedy, broń Boże, jeszcze konie coś tam nakarmić. Nie, proszę. Słuchajcie, przez wieczne gubienie podków koń dzisiaj idzie na hak. Ile? Kawanosy powstaną. Nie no, żartuję. Nie bójcie się, tak musi być. Dila u dentysty. Siema Dila, teraz to ci mogę robić wszystko jak śpisz. Nawet cię przytulić, a ty łba nie weźmiesz. Ale ślina ci cieknie. To jest lusterko, słuchajcie, tak. Jak u dentysty.
Kusi! Ja nie mogę! Ciebie też tu zaraz czeka, więc patrz dobrze, bo ty też będziesz tak zaraz miała. Mega zaciekawiona. Co się dzieje? A tak wyglądają Dili zrobione ząbki. Proszę bardzo. Lila już po zabiegu, ząbki wyrównane, potem wam podsumuję, co Dila miała w pysku. No i teraz będzie sobie spała, bo jeszcze ją trzyma głupi Jasiu i 2 godziny musi być bez jedzenia. Także teraz będzie prima. Primusia już też odpływa, że jakby teraz ktoś wszedł do stajni i zobaczył. Konie na fazie. Prymusia też ma zakładany wielki rozwieracz na małą pyszczek. Prymusia, żyjesz? I drugi wjeżdża na hak. Co tam w pysku słychać? Zaraz zobaczymy ze światłem. Boże, drugi. Zobaczcie, jakie prima ma mega ostre krawędzie zębów. Mimo, że to roczniak. Masakra. Dobrze, że robimy ząbki. Bardzo dobrze. Tartog, gdzie jesteś? Pomóż mi, Tartog. Dilek się oparła o ścianę. I poszła spać. Patrzcie tam. Dobra, i teraz możecie zobaczyć pyszczek Primusi. O, ząbki zrobione. I Prima się już wybudza. Chyba nie będzie tak długo spała jak Dila. No i mamy koniec, słuchajcie, mam 2 śpiące konie. Dilutka, już się przebudzasz powoli, co? Już podniosłaś główkę? Nadal jesteś taka. Teraz cię można przytulić, pocałować i nie będziesz protestować. I Prima też jak stoi, patrz ty do... Nie wiem, co się wydarzyło. No dobra, słuchajcie, dziewczynki są już po zabiegach i teraz wam mogę coś więcej opowiedzieć. Ogólnie Dila miała robione zęby niedawno, no bo w listopadzie, no to jest to jakieś, no w sumie pół roku. No i ogólnie Dila z koniem, który musi mieć robione zęby co pół roku, ostatnio też miała co pół roku robione, bo ja już widzę, że coś jest nie tak, a widzę to potem, nie wiem, czy wy mnie słyszycie, nie wiem w ogóle, jak wiatr wieje. Dila ma takie coś, że jak już się zbliża termin robienia zębów, czyli że te krawędzie ma nawet trochę tylko ostre, to ona zamiast jeść normalnie paszę, to ją tak mieli na taki drobny mak i ma pełno takiego pyłu w żłobie po prostu. No i teraz też od kilku dni tak zaczęłam jeść, więc to już był dla mnie znak, że jest czas robienia zębów i musi mieć robione po prostu zęby i faktycznie te krawędzie już trochę ostre miała. No i po prostu też sobie poraniła trochę tam język, także no, do końca tygodnia będę wsiadać bez wędzidła, aby tam się po prostu wszystko w tym pyszczku zagoiło, więc będę jeździć na kantarze. A co do Primy, no to ona miała teraz roczek i słuchajcie, miała tak ostre krawędzie. Właśnie Matylda do mnie mówi, załóż sobie rękawiczkę i włóż jej rękę do pyska i zobacz te krawędzie zębów. Normalnie jak ostry nóż, miała tak ostre krawędzie zębów, także pamiętajcie, że mimo, że to jest źrebaczek, to i tak zęby trzeba robić, bo źrebakom rosną szybciej te zęby, dlatego szybciej się robią ostre krawędzie i pamiętajcie, że trzeba im też zęby robić, bo no jeszcze Prima nie miała poranionych policzków ani nic, ale już było blisko. Także pamiętajcie, że trzeba robić. No, a pan Kowal już przyjechał, teraz kończy robić konie Oli Mudry i zaraz będzie robiona właśnie Dilka i Primka. To Primka dzisiaj będzie stała jak aniołek, bo jeszcze jest trochę naćpana. A ja teraz idę zobaczyć, jak Nikola sobie daje radę na obozie i jak jeździ. Co to za brzydki koń? To jest Matador. Matador jest brzydki. Nagram was. Nagraj! Teraz wszyscy mówimy zapraszam na kanał Matiski. Zapraszam na kanał Matiski. Bardzo dobrze. Galop, 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 galop! Galop, 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 galop. Co tu idzie? Za kurdupel? Na kurduplu? Daj, galop, galop!
Atakują mnie! Tu jeżdżą małe dziewczynki na małych kucykach. Jesteś mała? A tam jeżdżą duże dziewczynki na dużych kucykach. Jesteś malutka. Bardzo malutka. A ty jeszcze mniejsza. Be. A tam najmniejsza kruszynka. Widzowie, patrzcie, to jest Andrzej. Andrzej ma 200 IQ. Jest jedynym chłopakiem na obozie i może sobie wybierać dziewczyny. 20 dziewczyn, jeden Andrzej. Nikola, podoba ci się Andrzej? Nikola powiedziała, że jej się podoba. Ej, podoba ci się Andrzej? Nie. Ej, podoba ci się Andrzej? Tak, bardzo lecę na Andrzeja. Ej, podoba wam się Andrzej? Tak, uwielbiamy go, Andrzej jest taki podoba super. Podoba wam się. Ej, podoba ci się Andrzej? Tak. Widzisz, Andrzej? Gonią Andrzej! Jak tam się jeździło na największym koniu w szkółce? Bardzo. I najbrzydszym. No, na spleśniałym koniu tak zwanym. Na spleśniałym. Bardzo fajnie i przyjaźnie się na nim jeździło. Podobnie nawet jak na górce. W sensie tak grzeczny był. Jak się jeździ przyjaźnie? Żyjemy w zgodzie. A ty pierwszy raz jeździłaś w szkółce na dużym koniu, nie? Zawsze na kucykach tak, w szkółce. Tak. I ostatni raz jeździłaś w sierpniu na obozie. Nie, tak. Nie. Później. Nie, gdzie? Na Dili chyba później siedziałam. Nie. Na chwilę. Albo na chwilę, no może. Dilusia już odżyła, wybudziła się. Tak, Primusia też. I teraz przyszedł czas na kopytka, normalnie full zestaw. Wczoraj było wielkie kąpanie, dzisiaj zęby i kopyta. Po prostu, Dila, czy ty jesteś najbardziej zadbanym koniem na świecie? Chyba tak. Koniec tego strasznego dnia dla koników. Tyle zabiegów po prostu jednego dnia. Przeżyły dzielnie, także teraz już zajadają się kolacją, siankiem i idą spać. A my idziemy na ognisko do obozu wilczów, bo dzisiaj mamy taki wieczór przy ognisku. Every night is my dream.